należy powiedzieć, że wiek XIX, okres zaborów, to okres, kiedy następuje znaczne przewartościowanie posiłków. Odchodzi się od staropolskiego obżerania, odchodzi się od staropolskiego picia bardzo ciężkich miodów, często starych, czerwonych, słodkich win, węgrzynów, czy różnego typu trunków słodkich, ciężkich. Natomiast przede wszystkim kontakty większe, może pobyt wręcz armii francuskiej, wyjazdy ziemian po Europie, między innymi do Włoch, powodują, że wiek XIX przynosi pewne nowe zwyczaje. Zaczęto przykładać wagę do posiłku, ale do posiłku jako smacznego, ciekawie podanego dania i obok polskich potraw zaczęły pojawiać się również potrawy obce, między innymi francuskie, włoskie i to spowodowało również rzecz następującą, iż nie trzeba było już ciężko zapijać, prawda? Tylko również zaczęły wchodzić w modę coraz częściej lekkie wina francuskie, ewentualnie wina reńskie. I na XIX-wiecznym stole, zaczynając coraz częściej ziemiańskim stole, ziemiaństwa zamożnego, bo to trzeba powiedzieć, że ziemiaństwo to mniej zamożne, w dużej mierze też spożywało wino, ale wino często gorszego gatunku, wino często zakupione na beczki, ewentualnie piwa, ewentualnie różnego rodzaju nalewki domowe. Natomiast na zamożnym stole ziemiańskim zaczynają dominować wina. Wina zaczęto podawać różne, do różnych potraw. To nie jest tak, że jedno wino od początku do końca przez cały posiłek, prawda, spożywano, ale faktycznie podawano kieliszki do wina białego, wina czerwonego. Przed wytrawnym posiłkiem wręcz pijano kieliszek wódki smakowej bądź nawet czystej dla niejako, można powiedzieć, soków lepszego wydzielania, a następnie dopasowywano różne rodzaje win, białe, czerwone, szampańskie do różnych potraw. Do deserów podawano likiery również, do deserów podawano arak, na przykład arak polecano do na przykład arbuza czy melona, podawano między innymi obok wina czerwonego arak i to wino zaczęło na stołach dominować. Jednak proszę pamiętać również, że obok tych win nadal zachowane zostały inne trunki, bo i pijano właśnie wspomniane likiery, i pijano wódki smakowe, i pijano nalewki. W zamożnych dworach bardzo często były odpowiednie panie, które zajmowały się robieniem nalewek. W każdym dworze faktycznie była gorzelnia, nawet średnio zamożnym, już się mówi o zamożnych, takich bogatych dworach ziemiańskich. I faktycznie część tego spirytusu wytwarzanego w lokalnych gorzelniach przerabiano na różnego rodzaju nalewki. A owoce miano swoje, prawda? Więc można znaleźć w zespołach archiwalnych, można znaleźć bardzo wiele różnego typu przepisów na likiery, na nalewki, ba również można znaleźć przepisy na robienie wina szampańsko-podobnego, no ba z bardzo dodatkiem, bo dodawano między innymi również gołano gołębie, mówiąc popularnie, prawda, odchody gołębie, co miało niejako podnosić ten aromat. Wino stało się faktycznie na stole ziemiańskim, podawane było do każdego posiłku w zasadzie, prawda? I faktycznie nawet wytwarzano wina lecznicze, które podawano nawet i starszym dzieciom. Niektóre znane apteki, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w innych dużych miastach, sprzedawały właśnie różnego rodzaju wina lecznicze. Wino stało się, jak powiedziałem, tym takim, byśmy powiedzieli, urokiem XIX-wiecznego stołu. Czym później, w kolejnej dekady XIX wieku, czym bliżej Wielkiej Wojny, tym ciężkie wina, wina węgierskie, wina ciężkie, czerwone, zaczęto zastępować lekkimi winami francuskimi, winami reńskimi, czy nawet winami również węgierskimi, ale lżejszymi. Podawano to wino do różnych posiłków. Pijano trunki odpowiednie podczas polowań częstych w dworach.
Pijano trunki, najczęściej likier, nalewkę bądź wódkę smakową, kiedy mężczyźni szli sobie na cygaro po posiłku, podawano odpowiednie trunki. Te trunki były i mało tego, te trunki były, jak powiedziałem, takim pewnym symbolem również. Trunki dobre wskazywały również o zamożności dworu. Czym lepsze wina, czym lepsze trunki wskazywały na większy szacunek, prawda, gości, którzy takimi trunkami byli raczeni. W XIX wieku następuje zmiana nieco, byśmy powiedzieli, funkcjonowania rodziny. Nadal jednak, mimo wszystko, jest to rodzina tradycyjna, gdzie ojciec rodziny, ziemianin, prawda, jest osobą najważniejszą, ale również podczas przyjęć, podczas spotkań na równoprawnych zasadach przy stole przecież siedziały i kobiety, prawda, które również spożywały te same trunki co mężczyźni, tylko zdajemy sobie sprawę w dużo mniejszych ilościach, prawda? I nie wiem, czy można by powiedzieć, że któreś trunki były typowo męskie, a któreś typowo damskie. Bo w zapiskach również XIX-wiecznych, w jego dokumentach istnieje, że faktycznie, jak powiedziałem, ten kieliszek wódki podawano przed wykwintnym posiłkiem każdemu. A mało tego, jako ciekawostkę powiem, pod koniec wieku XIX jedną z metod leczenia gruźlicy w stadiach już takich bardziej zaawansowanych było to, że nad kobietą podawano dawki różnych alkoholi. Była to jedna z metod. Wiadomo, że nielecznicza, natomiast ona miała wprowadzić pewne oszołomienie, może odwrócić umysł takiego chorego od choroby, od bólów różnego typu. I kiedy czytałem listy jednej z takich ziemianek z Bratoszewic, która przebywała często 10 miesięcy w roku w Merano, to jest taka znane uzdrowisko, gdzie leczono chorych na pewne zaawansowane czy mniej zaawansowane stadia chorób, to ona często pisała, jakie trunki piła. Proszę mi wierzyć, rzeczywiście, jeżeli ktoś by te trunki wypił, to można i dzisiaj, nawet i mężczyzna mógłby być nieco oszołomiony tymi trunkami, które podawano. Także więc kobiety również spożywały te same alkohole, wiadomo, głównie często wina, nalewki, ale przy posiłkach zarówno mężczyźni i kobiety pili te same trunki, natomiast wiadomo, kobietom rzadziej dolewano. To też jest proces XIX-wiecznej modernizacji rodziny. Dziecko w XIX wieku z upływem każdej dekady stawało się coraz ważniejsze. Zaczęto przykładać do wychowania dziecka coraz większą rolę. Również te dzieci były dopuszczane do stołu. Była taka zasada, że jak były dzieci malutkie, które mogły przeszkadzać swoim zachowaniem przy stole, to one spożywały posiłki razem z opiekunką swoją w kuchni. Ale jeżeli dziecko już zażyło tak zwanej pewnej ogłady, nauczono je, jak ma zachować przy stole, notabene nie wolno było narzekać na żadne posiłki ani picia, prawda? Dziecko miało wybijane to z głowy, że przy stole nie wolno narzekać na posiłki, trzeba zjadać to, co jest podane. W momencie, kiedy dzieci już nawet paroletnie uznano, że odpowiednio zachowają się przy stole, to one przy tym stole rodzinnym zasiadały. Pewnie, jeżeli była to rodzina. W przypadku, kiedy byli goście, ewentualnie pan domu załatwiał różnego rodzaju interesy i dostawiał obiad, prawda? Wówczas dzieci do tego stołu najczęściej nie zasiadały, bo jeżeli goście nie przywieźli swoich dzieci, no to wiadomo, no nie można było, prawda, tych dzieci swoich sadzać. Proszę pamiętać, że te dzieci odpowiednio przygotowane do zachowania się przy stole były zapraszane do posiłków. Dlaczego? Dlatego, że rozmowy przy stole o różnych sprawach były dla nich również pewnym elementem kształcenia, pewnym elementem zdobywania wiedzy.
I czym bliżej końca XIX wieku, tym dzieci częściej znajdowały swoje miejsce również przy stole tak zwanym, może nie biesiadnym, bo to kojarzy nam się z ucztami, ze znajomymi, z gośćmi i tak dalej, ale jeżeli był to stół rodzinny, ewentualnie w kręgu najbliższej rodziny, dzieci paroletnie już nawet do stołu również zasiadały. Wprowadzamy, jeżeli to były już na przykład różnego rodzaju bale, to jeżeli córka wchodziła w wiek tak zwanej powoli dorosłości, zbliżała się do 16-18 urodzin, to w zasadzie już zaczęto taką panienkę zapraszać i wprowadzać ją w świat. Pewnie, jeżeli podawano tam trunki, to ona jeszcze tego trunku nie dostawała. Jeżeli już, to mogła otrzymać pącz, prawda? Ewentualnie raczej była tylko osobą, która zapoznawała się ze środowiskiem i ją poznawano. Natomiast kiedy uzyskiwała pełnoletność, no, najczęściej w wieku 18 lat, wiadomo, już mogła korzystać z pełnych praw przysługujących panience. Natomiast z chłopcami ziemiańskimi było troszeczkę inne obyczaje, dlatego że chłopcy byli szybciej wprowadzani w życie. W wielu dworach ojciec, aby syn nauczył się życia, pod opieką albo zaufanego żonce, albo zaufanego sołtysa ze wsi, która była, wiadomo, w majątku, czy później przy dobrych stosunkach, czyli to były stosunki wieś, dwór, taki panicz, mając nawet 15 lat, szedł do karczmy, gdzie zapoznawał się z różnymi aspektami życia. Ja myślę, że jeżeli nawet wówczas spróbował jakiegoś trunku, to wiadomo, to nie było przez ojca karane, bo sam go wysyłał tam, żeby poznał życie. Dzisiaj często, nawet jeżeli są toasty, to są bardzo uproszczone. Toast w XIX wieku, podobnie jak w czasach staropolskich, a wiadomo, ziemiaństwo przejęło pewien etos szlachecki, ten pozytywny, toasty to był majstersztyk. Ceniono ludzi, którzy potrafili wznosić toasty. Toasty to były często małe przemówienia. I nikt nie śmiał nawet, prawda, przerwać. Wszyscy słuchali, jaki toast był wznoszony. Były toasty różne, toasty z różnych okazji. I byli specjalni mówcy, którzy byli znani w środowisku, że wznosili toasty, które rzeczywiście można było zapisywać i dzisiaj z takich toastów moglibyśmy się również uczyć, jak czcić różnego rodzaju jubileusze, imieniny, urodziny, ważne wydarzenia rodzinne. Toast był rzeczą świętą. Faktycznie przed każdym, podczas uroczystości, zaproszonymi gośćmi, takie toasty były wznoszone. To nie tak, że pito sobie, jak było się w gronie rodzinnym przy stole, no to można było, prawda, spożyć sobie bez toastu. Ale kiedy były to uroczystości, wiesiady, prawda, czy jakieś z zaproszonymi gośćmi, toasty były rzeczywiście na porządku dziennym. Mało tego, gospodarz, jeżeli wystawiał nawet śniadanie, bo odjeżdżali goście po długim posiedzeniu w jakimś balu, odjeżdżali goście rano, to nawet rano podawano kielichy i zdrowie gości, dobry gospodarz, toastem odpowiednim również na pożegnanie, prawda, taki toast wygłaszał.